Do majonezu dodajemy śmietanę, przeciśnięty przez praskę czosnek, otartą skórkę z limonki i dokładnie mieszamy. Rozgrzewamy olej na patelni. Dodajemy cebulę, smażymy na niewielkim ogniu około 15 minut, aż nam całkowicie zmięknie. Następnie dodajemy mięso, czosnek, ostrą oraz słodką paprykę, pieprz ziołowy i cynamon. Smażymy jeszcze około 10 minut. Podajemy z podłużnymi bułkami, w naleśnikach lub tortilli. Nanosimy na placek 3-4 łyżki farszu. Zawijamy do połowy. Smarujemy białkiem i zwijamy do końca. Zapiekamy w grillu kontaktowym lub na patelni. I gotowe! Smacznego!